Zapraszam do oglądania filmów z serii Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii. Ale czy to nie jest tak, że okłamując lekarza, trochę też okłamujemy samych siebie? Trochę chcemy zaczarować rzeczywistość i to jest właśnie przejaw lęku. Sposobem na tę izolację jest na przykład zaplanowanie dnia. To zmartwienie o innych bywa silniejsze niż o nas samych, co bywa też pułapką. Ale niestety nasza psychika ponosi w tym czasie ogromne koszty. Inne ustawienie sobie balansu między pracą a życiem osobistym.